Mecenasem magazynu Dasz Bór jest Polski Związek Łowiecki. Na program zaprasza sponsor marka Blazer, producent modelu R8. Na program zaprasza Państwa sponsor, producent odzieży myśliwskiej Jagdhund. Października to idealny czas, żeby jeszcze zapolować na pióro. Wybraliśmy się razem z kolegą Jarkiem na polowanie na kaczki dookoła Kniearesko. Zapraszam Was na kolejny odcinek magazynu łowieckiego Dasz Bór. A to oznacza, że dzisiejszy dzień spędzimy na zadzieraniu głowy, by dostrzec wiosełka oraz by poradzić sobie z nagłymi zwrotami akcji. Na dzisiejszym polowaniu przypatrzymy się także pracy zła i gordonów, z którymi poznaliśmy się wiosną. Ale przede wszystkim spędzimy czas w miłym towarzystwie i spróbujemy znaleźć odpowiedź na pytanie, dlaczego kacze łowy są tak lubiane przez kolegów i koleżanki po strzelbie. Polowanie na pióro, a właściwie na kaczki, rozpoczyna sezon polowań zbiorowych. Prawie w każdym miejscu w Polsce możemy znaleźć jakieś trzciny, niewielki stawek czy starorzecze, a może po prostu większe kałuże, gdzie dzikie kaczki lubią bytować. Taki idealny teren łowiecki znajduje się właśnie w zasobach koła łowieckiego Kniearesko. Nie mogliśmy odmówić, gdy koledzy zaprosili nas na jedno z ostatnich polowań zbiorowych na pióro na swoim terenie. Niestety, jak to z mediami bywa, mieliśmy małą obsuwę czasową i musieliśmy wystawić naszych gospodarzy na próbę wytrzymałości. Jednak, jak to w naszym łowieckim świecie bywa, wszystko poszło w niepamięć, a uśmiech i fantastyczna atmosfera towarzyszyły nam do końca dnia. No ale po kolei. Sygnał odegrany, więc głos zabiera łowczy. Witam kolegów na kolejnym polowaniu na ptactwo. Polowanie odbywać się będzie tradycyjnie na stawach na Malińcu. Po krótkim, treściwym powitaniu i przekazaniu informacji o tym, na co i gdzie będziemy polować, następuje szybkie sprawdzenie dokumentów. Jak to zwykle bywa, śmiechu jest przy tym co niemiara, zwłaszcza gdy zobaczymy zdjęcie kolegi sprzed 15, 20 albo więcej lat. Ach, ci przystojniacy! Wszyscy szykują się na niezłe strzelanie. Niektórzy muszą poradzić sobie z dylematem, którą broń zabrać, a może dwie? Jeszcze kilka uwag i pakujemy się do samochodów, by dotrzeć na miejsce, gdzie kaczek ma być ponoć w brud. Przemek z Jarkiem ustalają plan na dzisiejsze polowanie, a może dopiero zaczęli myśleć o scenariuszu tego odcinka? Miejmy nadzieję, że nie, bo pan reżyser, powiedzmy, będzie zły. Po chwili, gdy docieramy na miejsce i udajemy się na nasze stanowisko, widzimy, jak kaczuszki spokojniutko odlatują ze stawu w inne, bezpieczniejsze miejsce. Mimo wszystko broń trzeba pogłaskać, przetrzeć, załadować i spokojnie poczekać. Na pewno kilka jeszcze zostało i nadleci, może na pana redaktora. Oczywiście nadleciały i Przemek miał szansę parę razy wysłać kilka śrucin w stronę kaczek, ale chyba raczej bez efektu. Mina strzelca mówi sama za siebie. Dlaczego one nie spadają? Jarek, jakby jeszcze mniej ufny w swe umiejętności, na razie tylko się przygląda odlatującym kaczkom, podczas gdy Przemek raz za razem ładuje, strzela i pudłuje. Na miejsce dzisiejszego polowania wybraliśmy stawy w okolicach Reska. Przepiękny teren, no niestety daliśmy troszeczkę, jak to się mówi, przysłowiowego ciała, bo podchodząc do tego stawu zachowywaliśmy się zbyt głośno. Niekoniecznie my, ale koledzy, którzy są z drugiej strony, bo widzieliśmy, jak cała masa kaczek podrywała się do góry. Kiedy przyjeżdżamy na takie polowanie, naprawdę musimy powolutku podchodzić pod trzciny, spokojnie, nie robiąc zbytniego hałasu, bo te kaczuszki są płochliwe. No i wtedy to polowanie, no, kończy się na tym, że albo tych kaczek nie strzelamy, albo musimy za nimi więcej poganiać po różnych stawach, których tu w okolicy jest sporo. Spokojnie, bez nerwów, obstawiamy teren i dopiero polujemy, a nie płoszymy od razu.
No niestety tym razem rady pana redaktora są odrobinkę za późno, o jakieś jedno pędzenie. No cóż, i tak bywa. Ale nie wszyscy pudłowali i nie wszystkie kaczki zdążyły zwiać, gdzie pieprz rośnie. Niektóre musiały, nazwijmy to, awaryjnie lądować w trzcinach. Zbiórka! Koniec! Koniec strzelania, teraz do akcji wkraczają psy. Bez nich takie polowanie nie może się odbyć. Regulaminowo w czasie takiej zbiorówki muszą nam towarzyszyć czworonożni przyjaciele, którzy nie dość, że wypłoszą, to jeszcze pozbierają z wody i trzcin wszystkie ptaki. Jak wielka to dla nich frajda, możecie zobaczyć sami. Pasja, zabawa i praca, pozazdrościć połączenia. Tymczasem niektórzy uczestnicy polowania troczą i taszczą ze sobą już całkiem sporo pióra. Ale tu kolega ma, proszę bardzo. Gratulacje. Chłopcze mnie tak ustawił, naleciały. Tak? Naleciały? W sensie rozbiły się o śród. Tak, tak. Ale jak? Pierwszym strzałem czy trzeba było poprawiać? Pierwszym strzałem. Gratulacje. Psy pomogły oczywiście pozbierać z wody, nie? Bo widziałem, że tam kolega się niepokoił, czy da radę je wyciągnąć z tych trzcin, ale Gordony robią robotę. Tak, pięknie. Często kolega poluje na kaczki? Rzadko. Rzadko. My nie mamy praktycznie kaczek u siebie, natomiast pozyskujemy rocznie 250 jeleni, 300 dzików. O, kolega na grubą, to tak jak ja. Dlatego trzeba potrenować oko też i na ptactwie, prawda? Troszeczkę na szelicy trenujemy. No i stąd efekty. Tylko, że te akurat były takie, że o, każdy by trafił. Same przyleciały. Same przyleciały, poprosiły. Tak. Nic dodać, nic ując. Początek polowania fantastyczny. Super. I o to w tym wszystkim chodzi. Każde polowanie jest udane wtedy, gdy zadbamy o jego szczegóły, no i towarzystwo. Tu wspaniałą pracę wykonują super wyszkolone psy, dla których udział w dzisiejszym polowaniu jest jak nagroda za ciężki trening. Kiedy wiosną spotkaliśmy się z Hubertem i jego Gordonami, obiecaliśmy sobie, że sprawdzimy, jak trening przed sezonem wpływa na pracę psów w czasie okresu polowań. Dziś widzimy tego efekty. Hubert, udało się wybrać na to polowanie. Może nie na takie, jak sobie wymarzyliśmy, że pojedziemy tam w małej ekipie, ale polowanie zbiorowe to też jest fajna rzecz. Oczywiście, oczywiście, szczególnie w tym miejscu. To raczej indywidualnie jest trudno polować, bo ze względu na rozległość stawów. A twoje psy, widzę, naprawdę robią robotę, bo koledzy już i kaczki postrzelali, i każdy widział, i pięknie podnoszą z wody, więc ten trening, którym rozmawialiśmy wcześniej, dał efekt, bo widać, że one naprawdę teraz aż po prostu są zakochane. Jest chłodno, one do wody bez problemu, przynoszą wszystko jak trzeba. No jest polowanie, więc są zupełnie inne emocje. No i o to chyba w tym wszystkim chodzi. Tak jest. Ach, te psy to po prostu odwdzięczają się za wszystko. Tak jest. Spieszczak, on mnie tak zaczepia. Nasi myśliwi także w całkiem niezłych humorach oczekują kolejnych pędzeń. Kiedy już z głównego stawu kaczki zostały rozgonione na mniejsze akweny, trzeba się bardziej postarać, by je trafić. Na szczęście to dopiero początek dnia i tak naprawdę początek polowania. Tymczasem panowie redaktorzy... Polowanie rozpoczęte. Jarek, jak tam było po pierwszym pędzeniu? Pędzeniu? Ja popędziłem jedną kaczkę dwoma strzałami. Oczywiście nieskutecznie, ale no zajebioza. Widzę, że już jesteś przygotowany, bo nawet amunicję już w ręku trzyma. Idziemy na stanowiska, bo tutaj też mają być kaczuchy. Będzie lepiej. Teraz będzie lepiej. No i poszli na groble szukać szczęścia w chmurach. A zaraz za nimi cała ekipa, która znowu wypłoszyła z wody, na szczęście tylko stado łabędzi. Te piękne ptaki oczywiście nie są obiektem naszych zainteresowań i musimy bardzo uważać, by przypadkiem nie zrobić im krzywdy. Więc może lepiej niech stąd fruwają. Kiedy zaczynamy polowanie na kaczki, ważne jest to, jak rozstawiamy się, jak obstawiamy dany teren. Akurat tutaj w tym przypadku polujemy na kilku stawach jednocześnie. Jest to teren kilkunastu, może nie kilkunastu, ale kilku hektarów i warto rozstawić się tak, aby na wszystkich groblach znajdowali się myśliwi. Kiedy przychodzimy na stanowisko, trzeba zachowywać się bardzo cicho. Warto czasami nawet jeszcze przed rozpoczęciem strzelania schować się gdzieś delikatnie w trzcince. Cały czas coś się dzieje, więc przepraszam, że... Nie, myślałem, to tylko łabędzie.
Zabrzmiało, jakby koledzy polowali na każdego ptaszka. Zapewniamy jednak, że łabędzie oczywiście odleciały cało, a strzały były do kaczek na sąsiednim stawie. Ach, te emocje. Co tam Przemek dalej chciał opowiedzieć na temat tego obstawiania? Warto przycupnąć gdzieś przy trzcince, zdjąć kolorowe czapki, kolorowe oznaczenia jeszcze przed rozpoczęciem polowania, po to, aby kaczki, które gdzieś ewentualnie będą przelatywać, nie zauważyły nas, bo będą mijały ten teren nas. Wszystko jest tutaj ważne. Po cichutku, spokojnie, nie strzelać od razu, poczekać, aż wszyscy zajmą swoje stanowiska, bo jeżeli my spłoszymy kaczki, to pójdą na kolegę. Jak kolega nie będzie przygotowany, no to nie będzie mógł oddać tego strzału i to polowanie wtedy nie będzie miało sensu. Polowanie ma być przyjemnością, ma być spotkaniem z kolegami, z przyjaciółmi i dbajmy o to, aby wszyscy mieli równe szanse. Właśnie te równe szanse to nie taka prosta sprawa, bo o ile na część spraw mamy wpływ, to na część już nie. Zależy tu dużo od szczęścia. Tymczasem polowanie rozkręciło się na dobre. Kaczki co chwila przelatują nad naszymi głowami. Przemek i Jarek strzelają. I oczom nie wierzą, kaczki całe i zdrowe odlatują. Może odrobinę przestraszone. Polowanie samo w sobie, przednie. Naprawdę przednie. Emocje są duże, nawet nie mogę słowa wypowiedzieć, ponieważ przed chwilą strzelałem 6 razy. Ptaki są, pogoda jest, polowanie przednie. Strzelec, pip, czyli ja. No nie ma się co przejmować. Tylko na strzelnicę i trenować, by nie trzeba było tak pudłować. No, a wracając do słów Jarka o tym, że kaczki są. Są i to dużo. Według miejscowych myśliwych wszystkie stawy zamieszkuje łącznie kilkaset ptaków. Nasze dzisiejsze polowanie odbywamy na terenie gospodarstwa rybackiego Insko, do którego należy kompleks stawów w Malińcu. Kilkadziesiąt hektarów powierzchni wody poprzecinanych groblami i okalającymi poletkami. Ideał dla ptactwa, ale i dla innej zwierzyny, dzików, jeleni czy drapieżników. Cyraneczki i krzyżówki, bo te kaczki można tu głównie spotkać, potrafią rozpalić do czerwoności niejednego myśliwego czy drapieżnika. Zwłaszcza swym sprytem i zdolnością unikania ataków i strzałów. Po cichu podeszliśmy pod kolejny miot, pod kolejny staw. Atmosfera robi się naprawdę gorąca, ale robi się także gorąco. Trzeba zrzucić z siebie parę ciuszków, żeby było wygodniej strzelać. I teraz nieskrępowane ruchy może pozwolą mi strącić jakąś kaczuchę. Może tak, a może nie. Kolega na flance przygotowany daje sygnał, że można pędzić. Ochronniki słuchu na uszach. To był chyba bardzo dobry pomysł. Pytanie, czy kolega chciał ochronić się tylko przed hałasem wystrzałów, czy też nie chciał słuchać tego złośliwego, szyderczego kwakania pudłowanych kaczek? Choć jednak nie. W tym pędzeniu to raczej myśliwi byli górą. No może nie wszyscy. Pierwsza salwa w tym pędzeniu już za nami. Z tyłu na polu widzieliśmy, jak padła zbarczona kaczka. No, ja też 2 razy wystrzeliłem, natomiast kaczki niestety w momencie, kiedy oddawałem strzał, zrobiły zwrot. Bardzo ważne w czasie strzelania do kaczek jest to, żeby nie strzelać do kaczek zbyt wysoko lecących. Trzeba widzieć wiosełka. Jeżeli widzimy je, to ten strzał wydaje się, że powinien być skuteczny. Natomiast kolejną ważną sprawą jest to, aby zrobić odpowiednie wyprzedzenie. To wyprzedzenie no, trzeba dobrać do tego, jak szybko leci kaczka. Czy ona leci w bok, czy nalatuje na nas. No i wtedy to wyprzedzenie tego pół metra, metr należy zrobić i dopiero strzelać. Często zdarza się tak, że prowadzimy tą kaczkę i kiedy ściągamy spust, kaczka robi zwrot. To strzelanie jest totalnie inne niż strzelanie na strzelnicy do rzutek. Tam możemy wytrenować skład, tam możemy wytrenować idealne ściąganie z pustu, celowanie. Natomiast tutaj jeszcze jest potrzebne szczęście do tego, aby trafić tą kaczkę, która mimo wszystko robi te zwroty. No i nie trafić łabędzia ani innego ptaszka, który przypadkiem może znaleźć się w naszym zasięgu.
To pędzenie okazało się całkiem niezłe i kilku kolejnych kolegów mogło dopisać się do listy strzelców, którym udało się strącić kaczuchę. Zadowolenie z tego faktu najbardziej manifestowały psy, które swoją fantastyczną robotą potwierdzały, że bez nich takie spotkanie nie miałoby sensu. Czas goni i zagonił nas na przerwę. Odpoczynek na polowaniu to chwila, na którą każdy już czekał. Sygnalista zagrał na posiłek, więc nie pozostaje nic innego jak złapać po kiełbasce, a nawet dwie, i upiec je nad ogniskiem, roztaczając dookoła przyjemny zapach. Jednak tym razem chyba pośpiech nie był wskazany, bo dla cierpliwych na stole pojawiło się coś pysznego. Z reguły na polowaniach zbiorowych, albo generalnie na polowaniach, jemy dziczyznę albo inne dobre mięso. Tym razem na polowaniu na kaczki trafił nam się karp wędzony, a to wszystko dzięki naszym gospodarzom, na których terenie polujemy. Wędzony karp, jak widzicie, wszyscy rzuciliśmy się i po prostu nikt nie chce opuścić swojego miejsca, żeby nie zabrakło tego mięska dobrego. Widać nawet sam łowczy okręgowy wcina rybkę z wielkim apetytem. Może dziczyzna troszkę się mu znudziła? Taka odmiana na pewno nikomu nie zaszkodzi, a patrząc na to, jak koledzy pałaszują rybę i ten cały grill pełny nienaruszonych kiełbasek, wiemy, że był to strzał w kulinarną dziesiątkę. Przygotowujemy się do kolejnych pędzeń. Jesteśmy po dobrym jedzonku, po wspaniałych karpiach. Bardzo dobrym jedzonku. Jarek, ale widzę, że chyba musisz doładować trochę amunicji. No tak, bo taki strzelec ze mnie, że zero kaczki, a pół paczki. Słuchaj, a z czego ty dzisiaj strzelasz? Bo ty w ogóle masz jakąś tutaj, widzę, nową zabawkę zebrałeś ze sobą. Bardzo, bardzo fajną zabaweczkę. To jest nowy Forester, produkcja turecka. Generalnie trzeba powiedzieć, że Turcy specjalizują się w produkcji broni gładkolufowej. Bardzo poręczne, bardzo, bardzo solidne wykonanie. Zresztą rozmawiałem z paroma kolegami, którzy posiadają taką broń i generalnie każdy jest zadowolony. Wykonanie sympatyczne, cena dostępna. Super. Mówisz? Mówię. No ale widzę, że jakoś nie idzie ci to strzelanie. Ale to nie broń strzela, tylko strzelę. To strzelec jestem taki, jak jestem, czyli pip. Podobnie zresztą jak ty. Nie, słuchajcie, dwóch królów, pudlarzy w jednym programie to może być za dużo. Chociaż jeden z nas musi lepiej strzelać. Ale co? I mówisz dwunastka, tak? Dwunastka. Słuchaj, doładuj to sobie ładnie. Doładuję sobie, Przemku. Do paska, bo ci się pewnie przyda. Słuchaj, chłopaki, widzę, już zaczynają zwiewać, więc my z tą twoją ładną bronią przypatrzymy się twojej broni. To rzeczywiście takie wykonanie nie najgorsze. Nie, no solidna broń, naprawdę solidna, solidnie wykonana, estetyka zachowana. Taka lekka, ale słuchaj, powiedz sobie, czy to, że ona jest taka lekka, to... Absolutnie w niczym nie przeszkadza, wręcz odwrotnie, no pomaga, ponieważ jak mamy polowanie zbiorowe, które trwa cały dzień, trzeba chodzić z bronią na plecach, w związku z tym, no solidna rzecz, bez dwóch zdań. Ja jednak wolę coś cięższego, wiesz, no tak. No w ogóle taki kaliber cięższy. Tak, i ta ciężka broń mi lepiej leży, ale zobaczymy, kto dzisiaj więcej ustrzeli, czy mój blazer, czy twój... Forester. No właśnie. W każdym razie przypomnijmy sobie o jednej bardzo ważnej rzeczy, że broń strzela podobnie. A od kogo zależy? Od strzelca. Dobra, mamy turniej. Kto strzeli kaczkę? Czy Jarek? Ewentualnie kto wystrzela mniej amunicji? Ja wygram. Tak? Ja wygram. Dobra, słuchaj. Ja pakuję paczkę, żeby nie było... Ja pakuję paczkę, zabieram całą paczkę, no i mam nadzieję strącić więcej niż jedną kaczkę. Ale ja myślę, że powinienem zabrać dwie paczki amunicji. Dobra. To co, lecimy? Jesteśmy gotowi, bo wszyscy pojechali, zbieramy się. Go, go! No i pojechali, pełni werwy i zapału, by zestrzelić kilka kaczek, no może chociaż po jednej. Po jedzeniu wszyscy jeszcze bardziej uśmiechnięci. Posłusznie grupa podążała za łowczym, który wyznacza stanowiska przy samej granicy pola. Przemek z Jarkiem już w oczach widzą te trafne strzały, ale zanim to się wydarzy... Nowe miejsce, nowe możliwości. Teraz obstawiamy typowe trzciny, bardzo małe lustro wody. Kaczki prawdopodobnie są poukrywane w tych trzcinach. Może być tutaj także inna zwierzyna, może zdarzyć się gęś, bo w pobliżu mamy pola, więc jeżeli pojawią się gęsi, też będziemy mogli do nich strzelać. Oczywiście wszyscy biorą także pod uwagę to, że kaczek ani gęsi nie będzie, bo wcześniej zwiały lub gdzieś dokładnie się schowały. Nie ma to jednak większego znaczenia, bo spotkanie w tak zacnym gronie potrafi wynagrodzić brak zwierzyny, czy nawet największe pudła.
W końcu kacze łowy to takie spotkanie dżentelmenów, polowanie w przyjaznej atmosferze, gdzie najważniejsze jest kontakt z kolegami, integracja i doskonała atmosfera. A cała reszta to tylko dodatki. Choć trzeba przyznać, że miłe dodatki. Napięcie rośnie. Wszyscy gotowi do pędzenia. To może być już ostatnie. I to jest mój czas. Miło piękny, teren wspaniały. Na pewno teraz Przemka pokonam. A więc zrobiło się poważnie. Jarek zmotywowany, gotowy na wszystko, byle tylko trafić coś na rosół. Pędzenie rozpoczęte. Przemek także nie zamierza tanio sprzedać skóry. Walczy, strzela i widzi, jak kaczki spadają, lecz nie po jego strzałach. Aż do kolejnej salwy. No jest, no wreszcie. Piękny kaczor gruchnął o ziemię, rażony celnym strzałem. Moja pierwsza zdobyć dzisiejsza, ale wynika z tego, że dlatego jedyna, bo źle strzelałem. Strzelałem z wyprzedzeniem około pół metra do metra, tu koledzy strzelali półtorej, a nawet dwa metry robiąc wyprzedzenia, więc to, że po wystrzelaniu całej paczki amunicji albo nawet więcej udało się trafić tą kaczkę, to naprawdę musi być niezły wynik. Może nie niezły, ale nas w pełni satysfakcjonuje. Liczy się fakt, że udało się panu redaktorowi ustrzelić przepięknego kaczora. A co tam u Jarka? Te dwa uniesione palce to znaczy, że pokój czy dwie sztuki na rozkładzie? Jeszcze nie wiemy. Wiemy natomiast, że niektórzy koledzy mocno przetrzebili stado kaczek, bo udało im się ustrzelić nawet po cztery sztuki. Generalnie chyba każdy coś dzisiaj strącił. I tym sposobem dobrnęliśmy do końca polowania. Czeka nas jeszcze pokot. Ja mam jednego pięknego kaczora. A ty, Jarku? A ja mam półtorej kaczora. Półtorej kaczki. Słuchajcie, no Jarek strzelił cyraneczkę. No i też kaczora. Słuchajcie, strzelić cyraneczkę to jest naprawdę wyczyn. To jest Messerschmitt w powietrzu. Więc słuchaj, gratulacje. Daszbur, król, wygrałeś nasz pojedynek. Ale żeby nie było tak miło, należy dodać jedną bardzo ważną rzecz. Według starej zasady, jedna paczka, jedna kaczka. Strzeliłeś dwie paczki? Prawie. No mi na ostatnim pędzeniu zostały cztery pociski. Też wystrzelałem aż chyba, nie wiem, 12 czy 14 razy i jest kaczorek. I to chyba najważniejsze. Najważniejsze jest to, że była naprawdę świetna zabawa, świetna atmosfera. Spotkaliśmy fajnych ludzi. Jedziemy na pokot, zobaczymy, ile generalnie udało nam się pozyskać dzisiaj kaczek. Także zbliżamy się do finału. Jak widać, pokot mamy całkiem okazały. Pozyskanie kilkudziesięciu kaczek przez kilkunastu myśliwych to naprawdę dobry wynik. Każdy, nawet pan redaktor i nasz kolega Jarek, mogą czuć się dumni, że także dołożyli swoją cegiełkę do pokotu. Na koniec, jak zwykle, ogłoszono króla polowania oraz króla pudlarzy. Z takiego spotkania nigdy nikt nie wraca z pustymi rękami. Ustrzelone kaczki dzielone są pomiędzy wszystkich uczestników. I jeśli tylko ktoś ma ochotę, to na pewno znajdzie się dla niego kaczka na rosół lub pyszną pieczeń. A że wszystko co dobre szybko się kończy, tak i dzisiejsze polowanie właśnie dobiegło końca. Każde polowanie, w którym uczestniczymy, powoduje, że potrafimy trochę więcej. Każde polowanie to jest dla nas nauka, ale też wspaniale spędzony dzień. Dzisiaj nauczyliśmy się tego, żeby strzelić kaczkę bardzo szybko latającą, trzeba robić większe wyprzedzenie. Przynajmniej w moim przypadku tak to wyglądało. Myślę, Przemek, że nie tylko w twoim przypadku, tak naprawdę wbrew pozorom, jakby się wydawało, że to jest takie proste, pociągnąć za spust, kaczka spada i jest, wszyscy są szczęśliwi. Okazuje się jednak, że nie. Trzeba dużo umiejętności, tak, i cierpliwości przede wszystkim, żeby pozyskać taką kaczuchę. W dzisiejszym polowaniu uczestniczyło prawie 20 myśliwych. Strzeliliśmy 40 parę kaczek. Naprawdę bardzo dobry wynik. Wypada podziękować kołowieckiemu Knieja Resko za wspaniałe przygotowanie, za naprawdę wspaniałą atmosferę i za to, że mogliśmy kolejny raz z nimi polować. Chłopaki, Daszbur, bardzo dziękujemy. No i cóż, Jarek, dzisiejszy dzień był naprawdę fajny. Super. Powiem więcej, no u nas w łowisku wiesz, że nie możemy polować na pióro, bo nie mamy takiej możliwości z racji terenu, ukształtowania. No ja jestem pod ogromnym wrażeniem. Niesamowita atmosfera, tak powiedziałeś. Świetni ludzie, świetna pogoda, dużo pudeł. Jestem usatysfakcjonowany. Tylko zobacz, te kaczki tam wylądowały dopiero teraz, kiedy my kończymy program. Ale wiesz co, Przemek, jest najważniejsze? Ja wygrałem. Dobra, niech tak zostanie. Z wami widzimy się już za tydzień w kolejnym odcinku magazynu łowieckiego
Dasz bur.